dobry wszystkim, z tej strony Alien. Jesteśmy dzisiaj w Kogamie. Jesteśmy w Kogamie na parkurku oczywiście, który jest mroczny. Mamy tutaj jakiegoś wampira, wygląda jak taki poczochrany wampir. Mamy tutaj pięknego nietoperka, takiego trochę batmanowego, ale jest po prostu ładny ten parkur. Tylko jest pewien problem, ale zaraz o tym opowiem. Wszędzie mamy Kogamę. I tutaj mamy pajączka, i ten pajączek jest słodki i w ogóle jest fajny, no cóż. Końc, nie chcę końców, ja chcę parku, więc idziemy prosto. No i tak, wszystko jest fajnie, pięknie, tylko, tak, dawno mnie nie było oczywiście, więc jakby znowu jestem lamą i nie umiem skakać. Pewnie słyszycie teraz bardzo głośno moją klawiaturę, no przykro mi, niestety innego ustawienia nie mogę mieć. Tak, nie umiem znowu skakać. Ten parkour jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Jest pomysłowy, zaskoczył mnie czymś, czego jeszcze nie widziałam. Więc jest naprawdę fajny. Na początku jest, wydaje się być prosty. Natomiast dochodzimy do pewnego momentu, z którym ja będę się oczywiście męczyć. Czyli z gumeczkami. Pierwsze gumeczki w miarę spoko, drugie gumeczki już jest problem. Ej, no przechodź dalej. Halo. No. Trzeba tak sobie skupić. Tak, pierwsze gumeczki są ok. A, bo to tak po prostu prosto się tutaj, wiecie, to w miarę robi. Stop, a mnie wrzuciło. Dobra, ale drugie gumeczki już nie są takie proste i tutaj spędziłam bardzo, bardzo dużo czasu, więc pewnie będziemy ciąć. No i ja będę się męczyć dalej, bo sami zobaczycie dlaczego. A ja jestem lamą, jeżeli chodzi o gumeczki, więc jest to problem. Oczywiście like i tak dalej. Wiadomo, że każdy chce lajków i chce, aby jego produkt, jego dzieło było najlepsze. Dobra. Niestety na tych drugich gumeczkach nie ma nuboja. Bardzo podobają mi się samochodziki, po których się skacze. Bardzo mi się to podoba. To jest akurat w miarę proste. Wow. Tu jest coś, co mnie bardzo, bardzo zaskoczyło. Zobaczcie. Atakujące rakiety, nie wiem, nazwać się tarcze. Świetna sprawa. Tutaj chyba trzeba się kampić, ewentualnie bardzo wysoko skakać. No my pójdziemy nubojem, bo ja tego przejść też jakoś nie umiem. Ale powiem wam, że pierwszy raz spotkałam się z takim pomysłem. Więc bardzo, bardzo wielkie propsy dla tej osoby za tak fajny pomysł. Tutaj początek jest fajny. No i tutaj się typamy, jesteśmy z tyłu tych tarcz. Tutaj też jest jeszcze fajnie, tylko że kurczę, dochodzimy do takiego miejsca, gdzie... Ajajaj, znamiłam. Gdzie ja nie umiem skikać, po prostu są gumeczki, których ja nie umiem przejść. Nie umiem kontrolować boków i przodu, tyłu jednocześnie. Opsa, skakaj. No co jest ze mną? Halo? Przed chwilą przyszłam to za pierwszym razem. Halo, postacio. No, aj! Będziemy lamić. Nie, ja nie chcę lamić. No, lama, no. Dobra, może tak. Hops. Come on! No. Denerwujesz mnie. Czy ja skakałam nie stąd? Nie, no stąd skakałam. Postać. Bardzo proszę, ty mnie nie wkurzaj. Teraz za daleko to w ogóle. Też widzę, że za daleko. Dawno nie grałam w Kogamę. Troszkę się za nią stęskniłam tak naprawdę, bo to jest fajna gra w sumie, tak, żeby się powkurzać. Jest bardzo fajną grą. O, dobra, skoczyliśmy nareszcie. Jest bardzo fajną grą, żeby się powkurzać. Czy też, no wiecie, spędzić miło czas. To mi się bardzo ta gra podoba. Nie jest dla dzieci, ale jest taka przyjemna. Zaraziliśmy się, ale myślę, że spokojnie dobiegniemy, bardzo ładnie. No i tutaj zaczynają się schody. Dosłownie, schody. Dlaczego? Bo trzeba kontrolować i górę, i tak dalej. No patrzcie, on też się zaraził, ale jemu to jakoś szybciej poszło. Mimo wszystko, ja tego nie umiem zrobić. Nawet gdybym chciała, to jest to problem, ale to zaraz zobaczymy. Halo, kolego. Kolego, halo. Weź pokaż mi to przejść. Kolega chyba zwlekł na górze.
To cóż, męczymy się, słuchajcie. Staniemy sobie tutaj, Boże, bliżej. Tutaj. Hopsne, hopsne. A, jeszcze mi się ręce pocą, bo się stresuję. Nie umiem tego przechodzić. Nie, jestem na drugim poziomie. Jestem na trzecim poziomie. Nie, sorry, to jest drugi poziom. Kurczę, widzicie? Z wami jest jakoś tak lepiej, bo motywujecie mnie. Dobra, staniemy sobie tutaj. Ajajajajaj. Alien de Lamo. Oj, oj, nie, nie! Kurde blady, no! Gdybym zwlekła przy końcu drugiego poziomu, to myślę, że do trzeciego bym dobiegła, aczkolwiek wątpię. Ta przeszkoda jest bardzo trudna. Czemu mnie nie łamiesz? Nie łamiesz, nie łapiesz, gumeczko. Nie, nie, nie. Ja tego nie umiem przejść, ale ja to przejdę. Nie. Ale ja to przejdę, tylko ja jeszcze nie wiem jak. To jest ciężka przeszkoda. Bo gdyby chociaż nie było tej, wiecie, tej zaraźliwej masy na przodzie, to byłoby prościej, ale no tutaj jest naprawdę ciężko. Ewentualnie tutaj, żeby nie było masy, bo może na przodzie właśnie fajnie, ale tutaj jest jeszcze bardziej utrudnione. No widzicie? Na przodzie, no, na przodzie jest fajnie, bo nie może być za łatwo, ale tutaj to jest jakaś masakra. Dobra, jak działają gumeczki? Nie mam zielonego pojęcia, ale nie, nie, nie. No, jejku, jejku. No nie umiem tego przejść. No nie umiem, słuchajcie, mam siódmy poziom i nie umiem tego przejść. Nie umiem, będę się męczyć. Tak, tak, zaraz się, jeszcze zaraz się, tak jest. No i czemu one mnie obniżają, kiedy ja klikam spację? Dobra. Mamy pierwszy ten. Przeszliśmy. Mogę się popatrzeć z góry, bo to bardzo miły widok jest. Naprawdę. Okej. Nie! Kurde. No, naprawdę? Naprawdę? Facepalm, po prostu facepalm. Nic więcej, tylko facepalm. Gro, dlaczego mi to robisz? No, prawo. To co, ja może to przejdę i do was wrócę, jak już to przejdę, bo nie ma sensu przedłużać nagrania. Oj! Mamy zwycięzcę. No pięknie. No pięknie. Krycha wygrała. To ja do was wrócę, jak tam przejdę już to i zobaczymy, co jest dalej. No. Tak sobie właśnie przyszliśmy z paroma osobami tutaj. I słuchajcie, ludzie rezygnują przy tej przeszkodzie. Naprawdę było tutaj kilka osób. 3-4. I naprawdę zrezygnowali po tej przeszkodzie, przed tą przeszkodą. I ja tak patrzę, czy tutaj gdzieś jest jakiś noobway, bo mówię, kurde, wszyscy sobie poszli, ale tutaj nic nie ma. Tutaj absolutnie nic nie ma. No ja przechodzę ten pierwszy poziom, więc teoretycznie, jeżeli przechodzę pierwszy poziom, to powinnam także przejść kolejny, ale zobaczcie, co się ze mną dzieje. Więc jakby daję powolutku radę, co jest mega naprawdę fajne, ale z drugiej strony dziwne, że ludzie no jakby odpuszczają, tak? Ta przeszkoda jest naprawdę ciężka, moim zdaniem. Dobra. Jesteśmy. Teraz trzeba skliknąć tutaj i postarać się zrobić tak samo z drugą przeszkodą i trzecią. Naprawdę jest to ciężkie i właśnie zniknęło mi z pola widzenia 4 osoby.
Jest sporo osób, także naprawdę, naprawdę. Zrobił też bardzo ciężką przeszkodę. Dobra, jeszcze raz. Byłam już prawie, słuchajcie. Jeszcze raz. Ojej! Jest, dobra. Mamy, słuchajcie, drugą przeszkodę, tylko teraz trzeba tam skoczyć. Dobra. Okej. Takiego widoku jeszcze nie mieliśmy, co? Jeszcze nie mieliśmy takiego widoku. Ta przeszkoda jest naprawdę ciężka i kurczę, no. Mamy to, jej! Jesteśmy u samej góry, jej! O Boże, cieszę się, że to przeszłam. Naprawdę cieszę się, że to przeszłam. Dobra, teraz mamy tutaj kolejną przeszkodę przed sobą. A no, trzeba to rozkminić. Ale nie jestem taką lamą, jak mi się wydawało. Można iść chyba albo górą, albo dołem, ale dołem będzie ciężko, więc myślę, że pójdziemy sobie górą. Nie. Dobrze, bardzo ładnie. Ojej, to też nie będzie proste, słuchajcie. Chciałabym skiknąć tutaj. No! Dups. Te przeszkody są tutaj bardzo małe i trzeba naprawdę dobrze trafiać, żeby to zrobić. Można iść chyba dołem, ale potem dołem to nic nie zrobimy. Tam nic nie ma potem. Więc musimy iść tak normalnie górą. Chciałabym iść właśnie tędy. Tak. Potem tędy. Ojoj, widzicie? Na pałę się nie da tu przejść, bo tutaj na pałę nic nie pomoże. Także też będę się z tym męczyć, słuchajcie. Wow, gratuluję tej osobie, która wygrała, bo naprawdę... Coś mi tu gryzie, aż musiałam puścić myszkę. Naprawdę, kurde, podziw, bo to nie jest prosty parkour. Dobra, ja też się motam, zobaczcie, bo nie grałam w cholerę czasu, więc też się trochę motam. Okej. Dobra, mamy pierwszy. Teraz tak, chciałabym skoczyć tam. No, prawie. No, jesteśmy na dole. Na dole w sumie nie ma żadnych tych, ale myślę, że z dołu nic nie zrobimy. Aj! Z dołu tam potem nie wyjdziemy do góry, żeby tam się dostać, tak mi się wydaje. Więc jakby będziemy próbować tędy przejść. Jak będzie to trwało za długo, to po prostu to przerwę, to nagrywanie i... Ojoj, mogłam się nie cofać. No i po prostu wiecie, nie? Wrócę do was za chwilkę. Spore to jest, o kurczę. Bo dołem, no wydaje mi się, że tam z dołu potem nie wyskoczy do góry. Możemy w sumie spróbować. Ojoj, nie trafiłam. Możemy w sumie spróbować, ale wątpię. Nie doskoczyć do góry. Trzeba iść niestety górą. I tutaj jest ten problem. Dobra. Mamy takie dwa do przejścia. Właściwie to trzy. O kurcze. Kurczaki pieczone. Ciekawe, czy stamtąd doskoczę tam. Ciekawe. Czekajcie, zobaczymy sobie. Chodzi mi o to, czy doskoczę stąd, tu, no ale tam na następne, ale wydaje mi się, że można by to było zrobić. Tylko trzeba dobrze trafiać. A, no, że trafiła dobrze, idealnie trafiłam! Dlaczego zawsze trafia się właśnie w te zaraźliwe masy? Aj. Dobra, to ja postaram się to przejść i do was wrócę, jak już to przejdę. Będzie super, myślę. Tylko jak dalej będzie jeszcze trudniej, to ja dziękuję. Po prostu dziękuję. No nie. Dobra, to spróbujmy sobie. A, dobra, nie spróbowaliśmy. To będzie ciekawie. Po prostu. No. To do zobaczenia. Mam nadzieję, po drugiej stronie jestem, aż się boję iść dalej. To było złożone z czterech tych, znaczy jest złożone z czterech tych fragmentów. Aleluja. Nie!
jakbym tego nie zmaściła, to byłoby lepiej. No dobra, to z dwóch.